wybiło 10 minut po godzinie 20. Nie wiem, czy mnie słychać teraz. O, teraz pewnie będzie słychać. Dziękujemy bardzo panu Donatusowi za zaproszenie, szanownym państwu za przyjęcie zaproszenia z drugiej strony i przybycie na to spotkanie. Jesteśmy, nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo teraz ja oczywiście nie mam, nie mamy tu odsłuchu, więc nie wiem. Dobrze? Tak, dobrze. Dobrze. Niniejszym powiemy, że jesteśmy w drodze właściwie do Opola, bo jutro jesteśmy w Opolu, w Radio Opole, dość niespodziewane zaproszenie, gdzie mamy na żywo zagrać taki mały koncert, na żywo to będzie transmitowane, natomiast postanowiliśmy, no właśnie, po starej przyjaźni z panem Donatusem i pewnie z częścią publiczności, bo niestety jestem krótkowidz, więc nie dowidzę też i nie wiem, kto jest na tej widowni. Małe, lecz dobrane towarzystwo, jak to się mówi. W związku z czym przedstawimy się, bo nie wiemy, czy jesteśmy przedstawialni. Jacek Kowalski, to powinienem na końcu się przedstawić, ale jestem i tak na ogłoszeniu. Henryk Kasperczak, Polska. Jak państwo zauważyliście, jest to taka kombinacja. Już od dłuższego czasu zbliżamy się w wielu sprawach ze sobą, to znaczy z jednej strony w graniu, ostatnio także zamieszkaliśmy bliżej, bo Henryk się przeniósł bliżej Kurnika i jest w tej chwili w Borówce pod Poznaniem, a no i dzięki temu troszeczkę więcej będziemy pracować, bo nie mogę powiedzieć, że już żeśmy pracowali na tym. Mianowicie Henryk gra na starych instrumentach, ja tylko sobie akompaniuję tak naprawdę na citoli i gitarze, natomiast Henryk gra, będzie lutnia renesansowa, którą część państwa już słyszała, i teorba, czyli też w zasadzie lutnia, tylko nieco dłuższa i czyli bardziej barokowa. No, to ona sobie stoi w kącie i od niej chyba w ogóle zaczniemy. A będzie też gitara plus minus wzór 1863, która niewiele różni się niby od gitary tak na pierwszy rzut oka, od gitary współczesnej. Na dwa rzuty oka już się rzeczywiście różni i brzmienie ma też trochę inne, choć bez trudu każdy by pewnie na niej zagrał tak samo jak na tej gitarze, na współczesnej, na tych różnych gitarach. Szanowni Państwo, tytuł jest patriotyczny naszego spotkania, ale piosenki po części takie, które Państwo znacie zapewne, jeśli słuchaliście Kowalskiego wcześniej. Parę będzie takich, których Państwo nie znacie i przede wszystkim będą stowarzyszeniem tych instrumentów, które tu widać. Zastanawialiśmy się, na ile powinno to być nie do końca radosne spotkanie, z tej racji, że okoliczności są rzeczywiście fatalne, okoliczności paryskie. I z tego też tytułu postanowiliśmy zacząć od